W miniony weekend do Rudnika zjechali się najlepsi wolniacy, a wszystko za sprawą międzynarodowych mistrzostw polskich w zapasach w stylu wolnym. Zapaśnicy LKS Dąbrzeźnica z dumą reprezentowali rodzimy klub. Złoto w stylu wolnym juniorów w kategorii 66 kg wywalczył Mateusz Kampik. Srebro w stylu wolnym kadetów w kategorii 54 kg zdobył Patryk Głuchowski. Tytułem wicemistrza Polski w kategorii 69 kg może pochwalić się także Remigiusz Waśkowski. W kategorii 66 kg pierwsze miejsce zdobyłem. No niestety walka się nie odbyła, bo kolega z Rosji wyjechał dzień wcześniej do domu, bo jakieś problemy tam, nie wiem, czy z wizą, jakieś tam, nie wiem do końca jak to było wszystko. A jak długo już walczysz w zapasach i jakie masz osiągnięcia? Zapasy trenuję tak, 10 rok już teraz leci, a osiągnięcia to w młodszej kategorii wiekowej 2 razy mistrz Polski, raz 3 miejsce. A w tej kategorii co teraz, to trzecie miejsce na mistrzostwach Polski, no i teraz pierwsze. A z iloma przeciwnikami udało ci się zawalczyć wczoraj? No, wczoraj 2 walki stoczyłem, 1 wolny los miałem, no i dzisiaj walkover, kolega nie wyszedł do walki. Mateusza gorąco dopingowali obecni na arenie rodzice. Ponad 10 lat trenuję, przygotowuję się, wyjeżdża na zgrupowania. No wszystko, co jest możliwe. Chodził także do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, który też się tam rozwijał, w lekkoatletyce. No i wszystko tak doszło do tego zwycięstwa. A jak potoczyły się walki wicemistrza Polski Remigiusza Waśkowskiego? Z zagranicznymi nie walczyłem, nie miałem okazji. Walczyłem z 4 chłopakami z Polski i miałem 1 wolny los. Tak, pierwsze 2 walki to w sumie tam bez utraty punktu i później miałem wolny los. I następnie półfinał, gdzie walczyłem z faworytem kategorii i udało mi się wygrać, w sumie po raz pierwszy. Potem dostałem się do finału i tam już no niestety chyba za słabo się rozgrzałem i przegrałem 1 punktem. Ale masz medal. No jest medal, ale srebro to nie złoto, nie? Najciężej mi się walczyło w półfinale i w finale w sumie tak jakoś byłem ospały, bo chyba było gorsze przygotowanie. Jednak jak w pierwszy dzień zawodów dużo lepiej się walczy niż jak na drugi, bo już są i bóle, zakwasy po pierwszym dniu. A po raz pierwszy brałeś udział w takich zawodach? Nie, w zeszłym roku również tu startowałem i również byłem drugi. Myślałem, że w tym roku będzie złoto, a jednak powtórka. Wiążesz swoją karierę i przyszłość z zapasami? Tak, tym bardziej, że właśnie przyszedłem do tego klubu i tutaj trenuję od września, bo w sumie trenuję od 8 roku życia. I trenowałem w Świeciu, to jest koło Bydgoszczy i przyszedłem tutaj do Brzeźnicy, bo tutaj lepiej. Zapasy są coraz popularniejsze, a w niektórych krajach traktuje się je nawet jako sport narodowy. Dlatego do Rudnika zjechali się także reprezentanci z zagranicy. Byli z takich krajów jak Leningrad, Rosja, 1 Łotysz, 1 Słowak, 13 Litwinów i ponad 60 Niemców plus kadra Polski, kadetów i juniorów. No, prawie 300 zawodników, nie mówiąc o trenerach, o kierowcach. Logistycznie była to duża impreza. Staraliśmy się to dobrze. No, wszyscy zadowoleni, także. A ilu reprezentantów LKS Dąb wystartowało? 6. 3 kadetów, 3 juniorów. Mamy mistrza Polski, 2 wicemistrzów Polski i brązowe medale i 4., 5. No jesteśmy zadowoleni, chociaż jeden Nataniel Ostrowski w ubiegłym roku zdobył mistrza Polski, no ale kontuzja kolana, to jest ten sport trochę kontuzjogenny. Tam trzeba zdrowie zostawić na macie, tam każdy przychodzi, żeby wygrać, no ale jesteśmy w sumie zadowoleni. Jak ogółem wypadł klub LKS Dąbrzeźnica? Ogólnie jesteśmy z mistrzostw, klubowo LKS Dąbrzeźnica zajęło 4. miejsce. Impreza udana, otrzymaliśmy klub jako w ogóle całość, otrzymał gratulacje od sędziego głównego, od prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego Grzegorza Piarunkiewicza. Także, że no, posuwamy, staramy się w jaki sposób możemy zawodników naszych
pokazać na ogółu społeczeństwu, żeby byli zauważani, a to właściwie mamy obecnie 9 członków kadry narodowej. Medale najlepszym zawodnikom wręczyli członek zarządu województwa śląskiego Gabriela Lenartowicz oraz wicestarosta powiatu raciborskiego Marek Kurpis.